Witamy Państwa na małym spotkaniu autorskim w naszym studiu, pan Grzegorz Korbaś. Dzień dobry panie Grzegorzu, witam Dzień serdecznie. Dobry. Drodzy Państwo, pan Grzegorz jest, no właśnie, zastanawiam się, co będzie pierwszą profesją, żeby powiedzieć, jednak chyba nauczyciel. Stanowczo, stanowczo nauczyciel. Stanowczo nauczyciel. Ale spotkamy się dlatego, że pan Grzegorz jest także i opolskim pisarzem, bowiem właśnie ta książka, która leży przed nami, Sanduria, to jest najnowsze dzieło, które pojawia się właśnie na rynku literackim, na rynku przede wszystkim książki fantazy. Natomiast, panie Grzegorzu, zastanawiam się, jak się ma fizyka do. Fantazy i fantastyki, bo jest pan nauczycielem fizyki w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym numer 2 w Opolu. No bezpośredniego związku nie ma. To raczej są inne dziedziny, można powiedzieć, funkcjonowania, patrzenia na świat. Fantastyka jest formą tego, co jest gdzieś tam we mnie, co chciałem zrobić, chciałem spisać. Nie wiem, czy słowo pisarz jest adekwatne, czy to nie jest zbyt górnolotne w stosunku do mnie, no bo to jest debiut literacki w dziedzinie fantastyki. No ale to, to nie jest tak, że tydzień temu pan zaczął pisać, tylko to trochę w szufladzie już jest chyba. Co? Oj tak, to zacząłem pisać w 2017 roku. Książka powstawała. No, można powiedzieć, półtorej roku, już tak, żeby do, dokończyć niejako wątki, które tam były, poprawiać, skorygować. No i później zaległa w szufladzie. Zaległa w szufladzie, tam sobie spoczywała. Do momentu, kiedy stwierdziłem, że no, gdzieś tam wyciągnę, spróbuję przeczytać to, co sam napisałem i stwierdziłem, że to fajne jest. Myśli pan, że pana uczniowie będą dobrymi recenzentami książki? Uczniowie są zawsze dobrymi recenzentami wszystkich takich, powiedzmy, pojawiających się nowości. No, ale jak w całym społeczeństwie, myślę, że jednym się będzie podobać, innym nie. Tak jak w ogóle fantastyka. Jednych fantastyka interesuje, innych nie interesuje, także to jest naturalne. Pańskiego nazwiska nie znajdziemy w, przy tytule książki. Pojawił się pseudonim artystyczny Jat Kwanaru. Niech Pan nam wyjaśni, z czego się bierze. No, bo iście wpisuje się w fantazję i fantastykę. To znaczy, przede wszystkim pseudonim pojawił się dlatego, że publikowałem do tej pory pozycje dydaktyczne, więc nie bardzo komponowało mi się nazwisko. Z, na książce związanej z fantastyką. Samo Jadkę Naru to można rozszyfrować w kontekście tego świata, który tam mm. wykreowałem. Tam jest inny człowiek, który ma podobne nazwisko. Oznacza to, w tym przypadku oznaczałoby to zrodu rodu Kenara, ale nie chciałbym rozszyfrowywać tego pseudonimu. Nie, nie, no postaramy się zrobić wszystko to, żeby nie zdradzić całej fabuły książki, natomiast Trudno, wiem, trudno wie pan, kiedy się czyta, nie myśleć o, to, odnoś, o odnośnikach i tym samym trudno też pana nie zapytać o to, gdzie są te inspiracje literackie. Bo ja my, my, czytając Sandurię, no, no nie ukrywam, że. Yy, Pojawiają się takie myśli tolkien, może mniej rzeczywiście e, Sapkowski, e, może mniej, w ogóle mało pracet, e, ale na przykład piekara przez moment mi się skojarzył, ale najbardziej to moje skojarzenia, jednak idą w kierunku e, sagi pieśni Lodu i ognia, e, czyli George Martin. E, nie wiem, czy to są słuszne skojarzenia, czy wręcz odwrotnie, czy też w ogóle nie ma pan tych inspiracji takich, tylko to było coś naprawdę swojego. Ale to no, no niemożliwe, żeby no myślę, że czerpali, to nie czerpali, prawda? Z wzorców. Myślę, że to jest. Jest jednak jakieś, jakiś splot tego, co człowiek przeczytał i to nie tylko w dziedzinie fantastyki, bo świat fantastyki jest dobrym światem, żeby przekazać też pewne idee, pokazać pewne przygody. Dla mnie osobiście to jest świat mniej ograniczający niż y, świat rzeczywisty. Czyli gdybym chciał przekazać pewne treści y, pisząc przez pryzmat świata rzeczywistego, no, trzeba by to robić inaczej, tak to nazwę. Czy lepiej, czy gorzej, trudno mi no powiedzieć. No, ale to wychowywał się pan na fantazę, jak to się mówi? Nie tylko, znaczy też, ale mhm. nie tylko. Czyli mhm. równie cenię Tolkiena, jak najbardziej, wielokrotnie czytany i to wszystko, co mi wpadło w ręce. Owszem, Sapkowski, jak najbardziej. Ale równie dobrze tutaj można powiedzieć wizja książek, czy to Sienkiewicza, czy innych popularnych książek, których człowiek dotyka. Przygoda jest czymś, co pociąga mnie i co chciałem przekazać, więc jeżeli bym miało, bo teraz ta książka jest w pewnym sensie nurt toczy się wokół wojny, która tam w tym świecie się rozgrywa, ale to nie jest główny nurt tej książki, główny motyw. No ale jednak ta bitwa powoli kończy całą książkę, no już też nie tak, chcę zdradzać tak, wszystkiego, tak, prawda? Tak, rzeczywiście, to prowadzi do pewnej bitwy, ale książka nie jest o wojnie, książka jest o relacjach, Książka jest o przygodzie, więc te dwa, dwie rzeczy i o pewnych wyborach. One, to, mhm. to, to, to jest tam wplecione, bo gdyby to była tylko wojna, to by było zbyt płytkie, to, to nie byłbym ja. Mhm. Natomiast przygoda, relacje pomiędzy ludźmi, poznawanie postaci, które tam się pojawiają, wybory bohaterów, bo nie jest jeden bohater główny, lecz są bohaterowie, no to to jest to, co chciałem gdzieś tam czytelnikowi przekazać, pokazać i wydawało mi się, że to jest wartościowe, żeby to wydać. Wracając do tej pisarskiej materii, tak jak pan sam powiedział, no trochę książka przeleżała, musiała, jak to się mówi, nabrać tych odpowiednich soków. Jak rzeczywiście wyglądała praca nad pisaniem Sandori? No, myślę, że tutaj motywacją główną było to, że od dawna chciałem spróbować napisać książkę, taką właśnie inną niż dydaktyczne. I no, w tym przypadku okazją do tego stał się: no, może tak jakoś wyszło, urlop na poratowanie zdrowia, który w szkole miałem. Zdrowie się popsuło, trzeba było odpocząć. Czas się pojawił, mm -hmm. czas pojawił się. O to rzadkość teraz. No Cenna tak, to jest rzeczy, ale to jest bardzo cenny czas, który daje pewne przemyślenia, szczególnie jak się psuje zdrowie, że no coś trzeba zrobić jeszcze, na co się, czego się pragnie w życiu. Nie tylko ciągle jechać tym rytmem codziennym, ale jeszcze może spróbować, bo nigdy nie wiadomo, że tak powiem, kiedy będzie jeszcze możliwość do tego. No i będąc na tym dłuższym urlopie zacząłem pisać. Moi synowie wtedy byli w wieku 14 mniej więcej lat i zacząłem pisać to w taki sposób, żeby im to czytać. I rzeczywiście to były takie lektury wieczorne dla dwójki moich synów, dla mojej żony. Bardzo mnie nakręciło, że im się to podoba, więc oni byli pierwszymi odbiorcami. No i tak ta książka powstawała. Powiem szczerze, że fabuła sama, samego mnie zaskoczyła. Ona powstawała w trakcie pisania. Oczywiście główny, główna myśl jakaś tam była, ale przygody, które tam powstały, no są nawet dla mnie czasami wciąż zaskakujące, że to gdzieś tam się urodziło. Sam warsztat językowy, no on podlegał treningowi w trakcie pisania. Co nie znaczy, że wcześniej go nie było. No tutaj dużo zawdzięczam pierwszej nauczycielce języka polskiego, jeszcze ze szkoły podstawowej, mhm. do klasy, klas, że tak powiem, pierwszych, do szóstej, która, bo wywodzę się nie z Opola, do Opola się przeprowadziłem w 14 roku życia, pani Teresa Siudak, ona nas uczyła pisać i prozę, i wiersze, takich, takie małe dzieci. Mhm. Jakby wierzyła. Myśmy tam na różne konkursy pisali, wysyłali. Także tym fizykiem to się stałem później. Gdzieś tam to pisanie było we mnie, również pisanie wierszy. Do dzisiaj zresztą jest od czasu do czasu, to się pojawia i myślę, że ten warsztat kształtował się od dawna, choćby przez to dobieranie słów do wierszy. To też jest wartościowe, co się przydaje później. No ale jest tam sporo opisów. Rzeczywiście to też wymaga takiej kreacji, ale są też fajne. To znowu młodzieżowe słowo, slango fajne. Bardzo ciekawe dialogi, bo tak jak pan powiedział, no, oś magicznych stworzeń, umiejętności, relacji od królowej, począwszy aż po, po dzieci praktycznie, tych dialogów tam jest też sporo. To była najtrudniejsza taka warstwa, ta dialogowa? U, uczyłem się dialogów. Miałem na początku, gdy ta książka powstawała, miałem tendencję, Y, 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 powiększania opisu. Takie mhm. bym powiedział, tak jak się nieraz czyta Tolkiena. No jak się czyta Tolkiena tak, czy Sienkiewicza, to można się zachwycić tymi opisami, a czasami człowiek ma ochotę, żeby to tak czytać przygodowo i tak przewraca się te kartki. No więc nie chciałem stworzyć takiego czegoś, co się, będzie się tylko te kartki przewracać. Rzeczywiście uczyłem się dialogów, ubogacałem dialogami opisy. Więc to jest poniekąd mój zysk z pisania tej książki. Nauczyłem się, tutaj żona też, która bardzo dużo książek czyta, bardzo mi podpowiadała, że tutaj to trudno się czyta, to trochę za długie, spróbuj coś zmienić. Fajnie jest mieć takiego korektora na miejscu. Tak, to był mój pierwszy korektor, redaktor i do, zanim książka trafiła do wydawnictwa, to już tutaj przeszła taką lustrację, że tak powiem, pod kątem takiego życzliwego spojrzenia, że to się trudniej czyta, to jest niezrozumiałe, no bardzo dużo mi to dało. Czy myśli Pan o przygodach, bo książka kończy się tak, że śmiało możemy powiedzieć, za chwilę możemy poznać nową okładkę. Można to y, rzeczywiście kontynuować, to znaczy, tak historia jest kompletna w jakimś tak, sensie, tak, ale są wątki ale otwarte. Pozwala na właśnie, tak, tak. No, w zamyśle rzeczywiście miała być to dłuższa powieść. Nie na wszystko wystarcza czasu. Zobaczymy, jak będzie z czasem, zobaczymy, jak będzie z odbiorem przez czytelników. Mhm. To też jest dla mnie ważne. No, jeżeli tutaj będzie pozytywny odbiór, chęć zobaczenia części dalszej. Czemu nie? To gdzieś mi Czy może z... Dużo tych zmian nanosił pan już bezpośrednio w wydawnictwie, bo bardzo często no tak jest, jak to się mówi językiem filmowym, bo za chwilę no. o film pana też zapytam, że ten producent jednak też ma swoją, swoją wizję w stosunku do autora. Czy dość łatwo można było się z kolei w przypadku pana i wydawnictwa Nowares bardzo szybko dojść do tego porozumienia Bar mówię, artystycznego? Bardzo dobrze mi się pracowało z redaktorem z wydawnictwa. To była taka współpraca ubogacająca, nie było dużo poprawek, było, było sporo propozycji, ale one były takie lekkie, one nie były ingerencją. Nie bożyły panu. Pana nie, i tak, tej myśli. zresztą ja na to nie pozwoliłem. Jeżeli gdzieś tam było mhm. coś, co zmieniało mój styl przekazywania informacji, to po prostu no, mówiłem nie. To ma być tak, jak ja to widzę, ale przy okazji, ponieważ nie jestem takim jakimś specjalistą, polonistą, dużo się nauczyłem też od tego redaktora, elementów związanych z zaleceniami chociażby Rady Języka Polskiego, Polska, tak. gdzie trzeba było pewne rzeczy jednak zmienić, bo człowiek wychowuje się. Nawet jeżeli posługuje się językiem polskim w miarę, to tak powiem, zgodnym z zaleceniami, no to jednak to może być jakaś naleciałość, jakaś gwara lokalna i nie ma się tego, tej świadomości tego. No więc tutaj też ta wymiana informacji była bardzo budująca. Powiedziałem o filmie celowo, ponieważ czytając książkę, oczywiście natychmiast tego nie można nie wizualizować, bo to, no, to fantastyka natychmiast nam wizualizuje, no a film ostatnich lat pozwala bardzo nam te wyobraźnię rozszerzyć. Jakie jest pana spojrzenie na fantastykę literacką i tę filmową? No, film jest zawsze pewnym ryzykiem. Dla kogoś, mm -hmm. kto przeczytał książkę, chociażby Tolkiena, no jak za pierwszym razem, chociażby gdzieś usłyszało się, że Tolkien został nakręcony, no to lęk, bo to jest no, pewnego rodzaju wzorzec, ta książka. Czy tego nie zniszczyli? No Zupełnie nieźle, uważam, poradzili sobie, choć no, brakuje pewnych postaci, pewnych wątków, no ale w filmie nie da się ująć wszystkiego, No cenie książki przede wszystkim. Jednak, książka czy. jest tą podstawą mhm. i nie ma tego bogactwa dla mnie w filmie. Zresztą chociażby to, co Tomasz Rożek przekazuje nam yy, odnośnie książek, że one tak rozwijają, uczą, bardzo wartościowe to jest. No, książka zmusza do pewnych wyobrażeń, filmy daje to gotowe i jakby zamyka pewne możliwości mózgu na rozwój w tym kierunku, żeby sobie wyobrazić. Dla każdego to wyobrażenie może być troszkę inne. Film już to ujednolica. Ale mam wrażenie, że film pomógł, wie Pan, w jednym: zrozumieniu, że fantazy to nie jest coś tylko dla dzieci i dla młodzieży. Że to się stała część literatury właściwie dla wszystkich. Ale ja nie wiem, czy, czy, czy taki przekaz był, to fantazy, czy fantastyka ogólnie. No ma swoich zwolenników mm. i ma ludzi, którzy po prostu po to nie sięgają. Ja bym nie upatrywał, że książka sama w sobie była dla dzieci mm. czy młodzieży, mm. nie? a film... No filmy są pewnie dyna bardziej dynamicznie kręcone, szczególnie te powiedzmy amerykańskie. To... Ale czasami to odbiega od tego, co autor chciał przekazać. No to oczywiście. Natomiast właśnie mówię, że dzięki temu mam wrażenie, że poszerzono ten, ten krąg zainteresowań, że nie tylko dzieci sięgają po fantazję, bo takie taki mamy też stereotyp tego, że... Tak, jest, rzeczywiście. No, jakby nie było filmów, to niektórzy nie zetknięci. Zetknęliby się z tym tematem, być może w ogóle. To tak samo jak teraz książka wydaje się książkę i ona jest w formie drukowanej, no ale dla niektórych ważny będzie tam e-book czy audiobook, bo to poszerza grono odbiorców, bo ci ludzie chcą sięgnąć do takiej formy i wydawnictwo tutaj Nowares też zadba o to, żeby taka forma też się pojawiła na rynku. Proszę Pana to na koniec rozmowy, zatem zapytam o, o, o przyszłość literacką i naukową. No, naukowo to, to przed Pana młodzieżą niedługo matura, jeśli chodzi o klasy czwarte w szkole, Szko, szkoła to jest oczywiście ten jeden temat, natomiast myśli Pan o tym, żeby na przykład po takiej książce poszukać jeszcze innych rozwiązań literackich, niekoniecznie związanych z fantazją czy z fantastyką? Na pewno w jakiś sposób jestem rzeczywiście zainteresowany odbiorem tej książki. Zobaczymy, czy czytelnik się tym zainteresuje. No, w Opolu można nabyć chociażby tę książkę w księgarni suplement być może będzie zainteresowanie i rzeczywiście jeszcze będę kontynuował coś w tym temacie natomiast tak osobiście marzę o tym żeby może kiedyś tomik wierszy jeszcze się mu ukazał ewentualnie jakiś zbiór piosenek bo takie rzeczy też gdzieś tam leżą mi na sercu i wychodzą ze mnie no A, to tu są już takie wiem, zupełnie poza tak mi trochę tej, <laughs> grało w tej książce to już teraz mi pan zdradził bo troszkę tych dźwięków tej, tej melodii tej książki rzeczywiście, rzeczywiście jest. No to, to już teraz też zrozumiałem. To jest wszystko I... amatorskie. Ja nie oczekuję od siebie samego, ani od innych, że zobaczą we mnie profesjonalistę w tej dziedzinie. To jest potrzeba wewnętrzna. No i to mi wystarcza. W jakiś sposób robię to dla siebie. Jak ktoś na tym skorzysta, to dobrze. No, by tak było. To my powodzenia życzymy. Sanduria, drodzy Państwo, już jest w księgarniach. Nasz gość, opolski pisarz, już tak pozwolę sobie Panie Grzegorzu, mówić, no bo książka napisana, mam nadzieję, że przyszykuje się do kolejnej części, no i, i, i że to, no nie wiem, być może powstanie z tego saga, chociaż tak jak Pan widzę, raczej nie, nie rozmyśla jeszcze, żeby zaraz kategoria saga słowo się pojawiła. Myślałem o trylogii, ale o trylogii. to jeszcze jest O, że jest jednak też piękną, <gry> piękną sagą, co by nie powiedzieć. Grzegorz Korbaś, moim Państwa gościem, opolski pisarz, jego książka Sanduria przeniesie Państwa no, w świat fantazy, w świat fantastyki na pewno. A jaki wykoreowany jest to świat? Mogę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście bajkowe są moce. Są, są czary, są e, wojska, są wojny, są dzie dzieci, tak jak mówiliśmy, są królowie, są postaci i nie tylko, no ale zdradzać tego nie, nie będziemy. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę. Serdecznie dziękuję.